cóż, można powiedzieć, faktem przegranej mecz, wiedzieliśmy z jakim przeciwnikiem będziemy grali, ale dwie różne połowy, bo pierwsza połowa naprawdę nieźle wyglądała, nawet tam prowadziliśmy trzema, ale gra się 60 minut, nie 15, skończyło się tam trzema, pierwsza połowa przegraliśmy, ale w drugiej połowie już zdecydowanie gorzej zagraliśmy i skuteczność była na innym poziomie, no i gdzieś pospiesznie te oddawaliśmy te rzuty, szybkie jakieś akcje, jakieś blendy takie dziecięce, no i przestrzegałem chłopaków, że nas skarczą to kontrami, no i to okazało się, ale najważniejsze, że nie położyli się od początku, tak jak czasami bywa, że przyjeżdżałem mocny przeciwnik i już w szatni, można tak powiedzieć, przegrałem. Nie, dzisiaj chłopacy pokazali, co potrafią, ale no niestety trochę inny poziom zawodników i dzisiaj oni to udowodnili, że jest lepszymi, ale to pokazuje nam, ile przed nami jeszcze dużo, dużo pracy, żeby dorównać się do takich zespołów. Także musimy pracować i piąć w górę. Szkoda troszeczkę tego wyniku, bo gdzieś ta pierwsza połowa wyglądała fajnie z naszej strony, chociaż popełniliśmy też troszeczkę błędów. W drugiej połowie niestety te błędy były bardziej takie widoczne i zespół z Płocka jest takim zespołem, że takie błędy wykorzystuje. No i tak jak powiedziałem, naprawdę szkoda naszej ciężkiej pracy i wynik taki jest niesprawiedliwy troszeczkę dla nas.